i mamy znaleźć wieżę Bismarcka. Tak? Podoba wam się? Mam wrażenie, że ten cały teren jest prywatny w tej chwili. Ekipa nam się powiększyła, jeszcze jedną dziewczynę. Natalia. Cześć Natalia. Leonek jest z dziewczynami. Jedziemy do Ostródy, słuchajcie, dzisiaj będzie totalny ogień, bo mamy... Tak, do Ostródy i mamy znaleźć wieżę Bismarcka i tam polatać koło tej wieży. Dziewczyny będą robiły inne rzeczy. Do Olsztyna pojedziemy chyba nie dzisiaj, bo już jest 6.30, 18.30. Więc let's go, nie traćmy czasu, mamy 15 minut do Ostródy. Opowiedz, jak najdalej dojechałaś na rowerze? Do Idzbarka i z powrotem. Do Idzbarka Warmińskiego? Tak. O matko. Idzbarka! To nie to samo co Lidzbark? Ja też myślałam, że to Lidzbark. Lidzbark warmiński. No to oczywiście to jest dla nas bardzo podobne, a dla nich to jest zupełnie coś innego. Jak myślicie, jak można tutaj dojść? Jest otwarty. Do 18. Aha, czyli teraz jest zamknięty, tak? Wygląda na to, że ktoś kupił cały teren, słuchajcie, z tą wieżą. Wieża Bismarcka, nie jest łatwo tutaj dojść. Mam wrażenie, że ten cały teren jest prywatny w tej chwili. Nawet nie wiem, w jaki sposób my możemy tutaj polatać. Dobra, spróbujmy go odpalić. Słuchajcie, jeszcze dzisiaj mamy mocniejszą ekipę niż ostatnio, dlatego że dołączyła do nas Natalia. Siema Natalia. Pozdrów. Pozdro. Także jest Anastasja, Milena, Rafał, a głównym bohaterem jest dzisiaj Mavic R, który jest mega hałaśliwy i nam dał tutaj popalić. Mam nadzieję, że nie. Czy pójdziemy wszyscy do więzienia? Natalia pójdzie pierwsza. Mary, ty pójdziesz. Kto? Ty! Ja ci dam, ja pójdę do więzienia. Tak, bo ty ciągle z tymi dronami. Teraz jest time. Nie wiem, czy idziemy już? Robię zdjęcia, można tutaj patrzeć. A tak naprawdę tu jest kamera i robi zdjęcia tego oto posągu wieży. Następny punkt programu to będzie pewnie galeria handlowa. Zobaczymy, nie, to nie co się wydarzy. Galeria handlowa, tylko mały sklepik. Okej, okay, let's go! Dzisiaj moja ekipa niestety, ale jest zmęczona. Wszyscy mają dosyć po całym dniu. Dlatego ta sesja może nie przebiegała też tak, jak bym chciał, ale trudno. Wieża jest piękna, szkoda, że jest ogrodzona i tutaj nie ma dostępu do niej. A Mavic R jest mega głośny i to potęguje jeszcze dramaturgię całych wydarzeń. W każdym razie moja ekipa jest dzisiaj mocno na nie. Wszyscy są lekko zmęczeni po całym dniu. Ty masz energię niespodziewaną. Hello! Leniuś! Chce być w kasie? Anastasia też ma energię. Chciała pewnie ze dwie czekolady, dzisiaj jest gitara. Nieprawda. Trzy. Może. Leonku, ile chciałeś czekolady dzisiaj? 80. Skręcamy tutaj, tak? Jak się nazywa ta piękna galeria? Mazurska. Zrobiłem parę ujęć jeszcze tutaj z nad kanału, ale nie ma takiego szału jak był wczoraj, bo mamy bardzo nisko chmury jednak i ta golden hour nie jest prawdziwa, prawdziwie golden, tylko jest zachmurzona nieco. Słuchajcie, okazuje się, że Bismarck faktycznie był bardzo wpływowym politykiem. Właśnie się dowiaduję, że był jednym z bardziej wpływowych ludzi i polityków XIX wieku w Europie. Kanclerz Niemiec i przyczynił się do zjednoczenia, dlatego tak go bardzo hołbili. Natomiast on żył do 1898 roku. Z tego wynika, że tutaj plany powstania tej wieży w Ostródzie były rok po jego śmierci i ona zaczęli ją budować w
1901, czyli ma de facto prawie 120 lat. Fajna sprawa. Chłopaki, no jak ten dron w ogóle? Fajny. Tak? Podobał wam się? Fajnie. No to super, polatamy jeszcze. Ja tu jeszcze jestem prawie 3 tygodnie, także na pewno się spotkamy. Postaramy się tutaj być zawsze na zachodzie słońca na tej promenadzie. Bo jeszcze chciałem zrobić parę rzeczy. Może zamek, może ten stadion. A pan będzie tutaj dzisiaj jeszcze, jutro jeszcze? Już? Postaram się być, wiesz, bo to też jestem z dziewczynami i to różnie bywa. Także wpadajcie na kanał Rafał Galiński. W ogóle nie wspomniałem z tego wszystkiego jeszcze o jednym ciekawym fakcie, a mianowicie ja zwróciłem się do przedstawicieli DJI w Polsce, żeby udzielili mi rabatu edukacyjnego albo umożliwili jakiś bardziej korzystny zakup Mavica R2. No i zgadnijcie, jaką dostałem odpowiedź. Żebym się skontaktował z nimi 15, czyli dzień po tym, jak już będą na przykład w salonie Mavic Air 2 na Marynarskiej, albo w salonach ogólnie, bo wszystkie powinny być już otwarte. Hejka! Jak było ziomeczki? Superowo. Podobało wam się? Najlepiej. Super. Jedziemy już do domu, co?